Dzień dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. Na naszej antenie oczywiście cały czas trwa Dzień z Republiką i czas na kolejnego gościa. Jest nim pan Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny portalu polon.pl. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie panie redaktorze. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry Państwu. Panie redaktorze, w całej Polsce ciepło, słonecznie, Polacy już wyjechali albo przygotowują się też do wyjazdów na tak zwaną majówkę, na weekend majowy. No i oczywiście przed takim wyjazdem bardzo istotne są ceny. Większość Polaków udaje się w podróż z samochodem, trzeba pojechać na tę stację benzynową i zatankować. No i okazuje się, że stacje benzynowe, nie tylko Orlen, ale także inne firmy, inne marki przygotowały dla nas promocje majówkowe, czyli przez te kilka dni będzie taniej, ale pytanie, co wydarzy się po? Czy ceny gwałtownie pójdą w górę i co z tą psychologiczną granicą 7 zł? Czy może być tak, że po majówce już przekroczymy to 7 zł, jeśli chodzi o ceny paliwa? No rzeczywiście Orlen i parę innych koncernów paliwowych przyjemnie Polaków zaskoczyło na tą majówkę, oferując promocje na ceny paliw swoich sprzedawanych na stacjach. Natomiast rzeczywiście sytuacja na rynku surowcowym i paliwowym nie jest optymistyczna. Znaczy ona pokazuje od kilku tygodni tendencję zwyżkową. Właściwie to jest trend, który jest widziany nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Mamy sytuację na rynku surowcowym negatywną, to znaczy taką, w której kryzysy międzynarodowe i napięta sytuacja geopolityczna sprawia, że ceny ropy naftowej, czyli tego głównego surowca potrzebnego do wytwarzania paliw, rosną. A to sprawia, że ceny na stacjach również szybują w górę. I teraz pani redaktor wspomniała o magicznej barierze 7 zł. Ja myślę, że w drugiej połowie maja, czy w drugim tygodniu maja już ta bariera zostanie przekroczona. Znaczy w niektórych stacjach, szczególnie na przykład jeżeli popatrzymy na stacje warszawskie, to już 7 zł jest na dystrybutorach. W Polsce jeszcze takiego poziomu nie ma. Średnia cena dzisiaj benzyny to jest około 6,75, taka uśredniona dla całego kraju. Natomiast w najbliższych 2-3 tygodniach, kiedy te promocje, które widzimy teraz na majówkę, przestaną obowiązywać, to cena może rzeczywiście skoczyć do około 7 zł, ze względu na to, że sytuacja na rynkach paliwowych jest trudna i ona raczej idzie w kierunku wyższych cen, aniżeli jakichś dłuższych promocji. Panie redaktorze, czyli mówiąc wprost, po majówce w dłuższej perspektywie czasu będzie po prostu drożej. To jest nieuniknione. No niestety tak wygląda sytuacja na rynkach, że paliwa drożeją, drożeje ropa, drożeją surowce potrzebne do wytwarzania paliw, bo pamiętajmy, że nie tylko sama ropa jest tutaj wyznacznikiem cen, które widzimy na stacjach, ale to są też uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, to są koszty energii elektrycznej, to są koszty gazu ziemnego, który również bierze udział w procesie rafinacji, to są kwestie logistyki. No pamiętajmy, że jeszcze parę lat temu, czy nawet paręnaście miesięcy temu mieliśmy sytuację, w której główne zapotrzebowanie na ropę w Polsce pokrywała nam dostawy z Rosji. I to dostawy ropociągowe. Dzisiaj musimy sprowadzać ropę z Arabii Saudyjskiej. 70% dostaw do Polski dzisiaj to jest właśnie ropa arabska. A pamiętajmy, że na Morzu Czerwonym, czyli tym głównym szlaku transportu ropy, mamy ataki Huti na międzynarodową żeglugę. To wszystko sprawia, że ze względu na te napięcia polityczne pomiędzy Izraelem a Iranem, ze względu na ataki ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie, ta sytuacja na rynku surowcowym jest trudna i ona nie jest optymistyczna przede wszystkim dla nas jako konsumentów. No właśnie, to teraz skupimy się na kolejnej gałęzi, tak możemy powiedzieć, kolejnej gałęzi, kolejnej kwestii, która ma znaczący wpływ na nasze portfele. To są oczywiście ceny prądu. Od 1 lipca mają one zostać uwolnione, ceny energii elektrycznej, odmrożone, uwolnione, takie są oficjalne nazwy. No, panie redaktorze, co to oznacza w praktyce? Ponieważ słyszeliśmy różnego rodzaju zapowiedzi, że to ma być tylko 30 zł, że ta cena nie ma być zbyt wygórowana, różnica nie ma być zbyt duża, ale okazuje się, że do naszej redakcji przychodzą listy, do domów Polaków przysyłane są prognozy i okazuje się, że ta cena będzie znacznie wyższa, że 60%, podwyżka o 60% to jest właściwie norma, jeśli chodzi o te rachunki, o te prognozy. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że cena prądu i cena gazu będą szły w górę i one idą w górę ze względu na to, że taryfy się zmieniają, jeżeli chodzi o taryfy dostaw tych surowców i spółki energetyczne zgodnie z przepisami prawa muszą poinformować konsumentów czy swoich klientów o tym, jakie będą nowe ceny. Pamiętajmy jednak, że ceny ostateczne nie są do końca znane, dlatego że nie wiemy, jak będzie wyglądała kwestia mrożenia cen energii, bo pani redaktor wspomniał o uwolnieniu. No nie do końca ma być uwolnienie, dlatego że rząd przynajmniej deklaratywnie zapewnia, że będzie utrzymywał w pewnym stopniu mrożenie cen energii. Tutaj mówimy ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł netto za megawattogodzinę. Dzisiaj to jest 412 zł netto za megawattogodzinę. Czyli na pewno będzie wzrost cen, bo po prostu ta cena będzie mrożona na wyższym pułapie. Natomiast jakiś poziom mrożenia ma być. I ten poziom, jeżeli utrzymujemy 500 zł za megawattogodzinę, no to mówi się, że rachunki średnio wzrosną od 40 do 50 zł w przypadku standardowego gospodarstwa domowego, które zużywa mniej niż 2000 kWh energii elektrycznej rocznie. W przypadku większych odbiorców, czyli na przykład ludzi, którzy korzystają w celach grzewczych z energii elektrycznej, to oczywiście będą wyższe wzrosty. I teraz to jest tylko cena energii elektrycznej. To samo wygląda w przypadku ceny gazu, bo tutaj też się pojawiają głosy konsumentów, którzy dostają informacje od PGNiG-u o tym, że ceny gazu od lipca wzrosną. I rzeczywiście to jest prawda, bo cena taryfa dzisiaj obowiązująca dla dostaw gazu to jest 320 zł za megawattogodzinę. Od lipca paradoksalnie ma ona spaść do 290 zł za megawattogodzinę. Ale tu jest jeden szkopuł zachowany. Tym szkopułem jest to, że dzisiaj cena gazu jest mrożona na poziomie 200 zł za megawattogodzinę. Czyli pomimo, iż cena formalnie taryfowa jest wyższa, to my jako odbiorcy indywidualni płacimy 200 zł za megawattogodzinę. Od lipca jeszcze nie mamy informacji, czy rząd będzie przedłużał mrożenie cen gazu i na jakim poziomie. Jeżeli nie będzie przedłużał mrożenia cen gazu, to wtedy ceny gazu wzrosną właśnie z 200 zł, które płacimy dzisiaj, do 290, czyli zgodnie, która będzie obowiązywać na taryfie. I PGNiG po prostu musi wysłać takie informacje, bo jest do tego zobowiązany ustawą. Natomiast czy rząd będzie mroził te ceny, czy nie, no to już jest kwestia i to już jest pytanie właściwie do polityków. Panie redaktorze, no chcielibyśmy przekazać naszym widzom jakieś optymistyczne prognozy i nie chodzi tutaj o prognozy pogodowe, ale właśnie no, tego, jaki będzie stan naszych portfeli. No ale na razie te wszystkie kwestie nie napawają optymizmem. Mamy też dzisiejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Okazuje się, że inflacja znów zaczęła rosnąć i w kwietniu wyniosła 2,4% w skali roku. Co warto podkreślić, to jest 1 lutego 2023 roku wzrost miesięcznego wskaźnika w ujęciu rok do roku. Czy te dane są niepokojące? Czy to jest jakiś niepokojący trend? To znaczy one są spodziewane ze względu na to, że przede wszystkim mieliśmy, pamiętajmy, wzrost VAT-u na żywność, który został przywrócony. Już nie mamy 5% VAT-u, tylko 23% VAT na większość produktów żywnościowych. To jest pierwsza rzecz, czyli to był jakby pewien element, który spowodował... To znaczy te podstawowe produkty to zerowym, mam na myśli produkty podstawowej potrzeby 0 na 5. Tak, tak. To są wzrosty, które mamy w przypadku VAT. No i oczywiście mamy wzrosty cen paliw. To są główne faktory, które dzisiaj jakby wpływają na poziom inflacji i to jest zgodne z oczekiwaniami właściwie wszystkich, którzy obserwują to i prawdopodobnie następne miesiące również będą wzrostowe, choćby dlatego, że ceny paliw, tak jak już wcześniej na początku naszej rozmowy powiedzieliśmy, będą rosły. Od lipca będą rosły ceny gazu i ceny prądu. To też będzie przekładać się na inflację. Także my właściwie ten okres takiego normowania inflacyjnego na chwilę mamy z głowy. Przynajmniej do czasów, kiedy sytuacja na rynkach surowcowych się uspokoi, bo teraz to właśnie rynki surowcowe w głównej mierze odpowiadają za te wzrosty. No trudno też wyrokować czy patrzeć, jak będą wyglądały kwestie żywnościowe, bo pamiętajmy, że mieliśmy przymrozki w okresie kwietniowym. Już rolnicy mówią o tym, że spowodowały one duże straty. To też może przełożyć się w najbliższych miesiącach na wzrosty cen żywności, a w konsekwencji do wzrostu poziomu inflacji tych notowanych co miesiąc. Panie redaktorze, to jeszcze o tym VAT-ie. Rzeczywiście oglądaliśmy w telewizji taką kampanię, tak zwaną wojnę, walkę dyskontów, które obiecywały, że tak naprawdę konsument na tym nie straci, że w związku z tą rywalizacją cenową u nich czy też u konkurenta będzie po prostu taniej. Ale właśnie z raportów naszych widzów, z raportów cen sklepowych wynika, że no wcale tak się nie stało i że ta drożyzna jest rzeczywistością i że rzeczywiście ceny są wyższe. Znaczy, no, to jest pewien proces, czy mechanizm, który jest znany z jakby zachowań gospodarczych, że zawsze spółki, czy to firmy takie działające na rynku komercyjnym, detalicznym, czy to spółki energetyczne, no często wykorzystują te momenty, w których są jakieś tarcze, jakieś mechanizmy osłonowe, jakieś obniżanie VAT-u i tak dalej, po to, żeby w pewnym sensie zwiększyć swoją marżowość. I niestety bez odpowiedniej kontroli tych organów odpowiedzialnych za kontrolę, mówię tutaj m.in. o Urzędzie Ochrony Konsumentów i Konkurencji Konsumenta, no to niestety często takie działania pozostają bez konsekwencji dla tych firm, a one właśnie powinny odpowiadać za działanie, bo po to są wprowadzane różne mechanizmy osłonowe, ochrony konsumenta, żeby ostatecznie ten konsument płacił albo mniej, albo nie, te ceny nie rosły. Jeżeli mamy sytuację, kiedy nagle okazuje się, że mechanizm osłonowy przestaje działać, a jeszcze firma chce utrzymywać marżę na poziomie, który miała w czasie obowiązywania tego mechanizmu, no to niestety już jest działanie, które powinno być analizowane przez UOKiK i myślę, że UOKiK też takie działania będzie podejmował. Panie redaktorze, to jeszcze na koniec krótko temat bardzo gorący dzisiaj, artykuł Gazety Wyborczej a propos CPK, a propos odchodzenia od tego pomysłu. Przepustowość lotniska Chopina miałaby zostać zwiększona, więcej pasażerów na lotnisku Chopina, dodatkowo lotnisko w Modlinie, w Radomiu. Też miałoby być tak zwanym lotniskiem wspomagającym, ale no właśnie, co z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego? No niektórzy komentatorzy wskazują na to, że zamiast jednoznacznej decyzji obserwujemy tak naprawdę powolne odchodzenie od tego projektu. Tak było do tej pory, ale chyba dziś te wszelkie wątpliwości zostały już rozwiane. Znaczy powiem tak, ja nie jestem ekspertem od jakby kwestii logistyki portów lotniczych, więc trudno mi tutaj się merytorycznie odnosić do tego projektu. Natomiast ci, którzy śledzą losy lotniska w Okęciu i nawet popatrzą sobie na mapę, zwykłą mapę satelitarną, jak jest umiejscowione lotnisko Chopina, widzą, że przestrzeni do rozbudowy tego portu lotniczego jest niewiele, a pewne ograniczenia natury regulacyjnej, choćby kwestie lądowań i startów z tego lotniska, które nie mogą się odbywać w nocy ze względu na gęstość zaludnienia, no pokazują, że no pewne plany rozwojowe mogą się spotkać albo z negatywną reakcją mieszkańców, albo po prostu mogą się spotkać z negatywną reakcją samych kwestii prawnych, no bo nie można zwiększać ruchu na lotnisku, które po prostu jest regulowane. No i myślę, że tutaj będzie największy problem, jeżeli chodzi o kwestie rozbudowy Okęcia, a kwestie już jakby merytoryczne to postawiam ekspertom od rynku lotniczego i myślę, że to do nich właściwe będzie pytanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny portalu polon.pl, był moim Państwa gościem. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. A Państwa już teraz zapraszam na serwis informacyjny, na krótki flash zatytułowany Republika Teraz, a już za chwilę kolejne rozmowy. Moim Państwa gościem będzie Mirosław Skonfront, publicysta.